Elza jest znudzona. Pora na zmianę. Chodź ze mną. To przejażdżka balonem. O, znalazłam coś. Dom na wymianę? Mam mieszkanie z widokiem na wieżę Eiffla. A może Casita? Serce rodziny Madrigal? Witamy w posiadłości Adamsów. Czy zamienimy się domami? Ciao, Olafie. Wybieram się na wycieczkę. Do nowego domu. To mój przystanek. Strasznie tutaj. Czekamy na ciebie, kochana. Dostawa materiałów. Wybierz kształt. Pasuje. Dodaj ściany. Podpisz się inicjałami. Ustaw nogę. Przymocuj skrzynkę. Przyszła poczta. Dostałaś list. Więcej sieci. Ktoś musi częściej sprawdzać swoją pocztę. Wednesday cały swój wolny czas poświęca na hobby. Grą na wiolonczeli. A potem pisaniem powieści. Rąsia sugeruje ponowne przeczytanie listów. Nie jestem zainteresowana. Kolejne broszury. O, wymiana domów. Nie lubię zmian. Co, upierasz się przy wakacjach? No tak, uwielbiam zimno. Wiesz co, opiekuj się domem. Zaczyna się przygoda. Cześć! Potrzebuję nowego wyglądu. Jestem gotowa. Co dalej? Weź kawałek papieru piankowego. Para podeszew. Przymierz je. Ale wygodnie. Odrysuj wzory. Zszyj fartuch. Dokąd idziesz, flamingu? O, jaki elegancki szlafrok. Czuję się jak ważna osoba. Nie zapomnij schować swoich rzeczy. Mój wygląd jest świetny. Jestem gotowa. Jak się zadomowiłaś, kochanie? Larch z pewnością pomoże. Dzięki, dam sobie radę. Ona jest dziwna. Chodźmy. Co to jest? Wszędzie są pająki. Jejku, to miejsce powinno być bardziej przytulne. Szlafrok i kapcie. Tak lepiej. Ale sprzątanie nie zaboli. Włącz muzykę. A, ile tu śmieci. Precz z kurzem. Wow, teraz pokój jest nie do poznania. To ponure miejsce zmieniło się w przytulne gniazdko. I to rozumiem. Co tu się stało? Przynoszę ci smakołyki, a ty... Ja tworzę piękno. Czy wszystko w porządku? Prawdziwe kwiaty. To koszmar. W porządku, przyzwyczają się. Teraz popracujmy nad tronem. Zrób ramę. Rozgnieć grudkę piankoliny. To czaszka. Udekoruj nasz tron. Czaszki są białe. Wybierz tapicerkę. Czerwony aksamit. Wokół oparcia są ciernie. Ten tron jest godny ponurego władcy. Wygląda na to, że jestem we właściwym miejscu. Wednesday, witamy w Arendelle. Czy ty jesteś Olaf? Tak, miło cię poznać. Pokażę co i jak. To jest sala tronowa. A to nasza wyjątkowa niebieska róża. Jest niebieska. Okropne. Nie jest źle, ale bolą mnie oczy. Popracujmy nad tą przestrzenią. Gdzie było zaklęcie? A, tutaj. Mój eliksir sprawi, że to miejsce będzie znośne. Czerń, tak lepiej. Tu będą eliksiry. Jeszcze jedno. Czaszki. Słodko.
Elza mi tego nie wybaczy. Uspokój się, to tylko na chwilę. Weź butelkę perfum. Użyj noża do cięcia szkła. Poproś rodziców o pomoc. Wygładź krawędzie. Trochę piasku. Pokryj lakierem do paznokci. Dodaj tło. Włóż ryby. I napełnij gliceryną. Udekoruj krawędzie. Dodaj okute rogi. To słoiczek z pożywną żywnością. Tylko ostrożnie przy karmieniu. No to zobaczmy, co jest w tym pokoju. Oczywiście ogromny pająk. A co to jest? Akwarium? To ciekawe. I ktoś tu mieszka. Piranie. Może najedzone staną się milsze. Pora na obiad. Hej! Oddaj mi to! O nie, zamroziłam wodę. Co robić? Jak roztopić ten lód? Suszarką do włosów. Ona jest taka dziwna. Suszy ryby. W dodatku suszarką do włosów? Co za dziwak. Tam jest słoiczek. Ten to ostatni składnik mojej zupy. Szalona rodzina. Ale udało się. Weź plastikowy pojemnik. Odetnij tę część. Potrzebujemy pasków. Zaostrz koniec. Dodaj zapięcie. Potoczyły się narty. Podpisz inicjałami. Dobrze. Cała naprzód. Oj, mamy za mało patyczków. Wybierz koraliki. Świetnie. Nałóż je na szpikulec. Nietoperz pomaluje je na czarno. Narysuj na druk w paski. Wygodne uchwyty zdobią pętle. Para czarnych nart będzie dobrze widoczna z wielu kilometrów. Co wy tam macie? Tory do jazdy. To ciekawe. Chcę spróbować. Witam. Mamy tory dla różnych poziomów. Ten jest tylko dla zawodowców. Jest bardzo niebezpieczny. Dla mnie bomba. Czuję się pewnie na nartach i spojrzę strachowi w twarz. Wow. To mnie nie przeraża. O, wielka górka. Help, help! Ha, było warto. Yes. Co to jest? Tęczowa łódka? Pająki to naprawią. Przyklej czarne krawędzie. Stare pudło? Ciekawe. Ma metalowe nogi. Wszystko błyszczy. Pająki uwielbiają tę wannę. No, ale nie wszyscy. Elza postanowiła pójść się wykąpać. Kąpiel z bąbelkami zawsze podnosi mnie na duchu. Dodajmy nieco wody. A, co to za ciemna maść? Kran musi być zatkany. Larcz! Jak mogę pomóc? Możesz to naprawić? Larcz do pracy. Larcz do naprawy. I proszę, złap pająki. Wejdźcie na sieć. Gotowe. Ech, co za ulga. Wreszcie mogę odpocząć. Wybierz farbę. Czerń. To butelka ze spryskiwaczem. Pokryj opakowanie piankoliną. Zrób macki. Dodaj kolory. Oto nasze oczy. Płetwy. To mątwa we własnej osobie. Po upadku na nartach Wednesday potrzebuje relaksu. Spodoba ci się kąpiel w zbiornikach? Pozdrawiam drogich gości. To obrzydliwie urocze. Wychodzę. Daj nam szansę. Ten jeden raz nie bądź uparta. No dobra, i tak mi się nie podoba. Te wszystkie bąbelki. Ohyda. Mam pewien pomysł. Atrament mątwy. Tak lepiej. Jesteś geniuszem. Ona potrzebuje specjalnego podejścia.
Gusta Wednesday są bardzo wyrafinowane. Niezłe pudełko. Przyda się też temperówka. Wytnij telefon. Wypełnij kapsułkami. To zestaw podróżny. Musimy go spakować. Elzo, nie zapomniałaś czegoś? O, mój zestaw podróżny! Bez niego nie można wyruszyć w drogę. Jestem gotowa! Elza pisze list do Olafa. Biedactwo, jak on? Ronsia wrócił ze spaceru. Mój list! Muszę to ogarnąć. Mam swój zestaw. Krem i emulsja załatwią sprawę. Wkrótce na Ronsi nie było nawet ziarnka brudu. Zobacz, masz miękką skórę. I zrobione pazurki. Jesteś doskonały. Nigdy wcześniej nie był tak zadbany. Rozegnij metalowy pierścień. Przyklej ramę. Wpleć we wzór. Dodaj więcej jetów. Zróbmy parę. Tutaj wiszą koraliki z piórkami. Łapacz snów będzie chronił nas przed okropnymi koszmarami. Podróż Elsy dobiegła końca. Rodzina Adamsów żegna się ze swoim gościem. Miło było cię poznać. Ona też będzie tęskniła za Ronsią. A, musimy o tym pamiętać. Wszystko jest takie ponure. A, co za mała rzecz. Ten łapacz snów jest tym, czego szukałam. Muszę jechać do Arendelle. Dziękuję za niesamowite doświadczenie. A my dziękujemy za odwiedziny. Haha. Weź pipetę cukierniczą. Sklej. Zrób z piankoliny głowę Olafa. Klej z limitowanej edycji Elmers można wykorzystać do przeróżnych rzeczy. Uczniowie piszą test. Zobaczmy, jak poradziliście sobie z zadaniem. Skleję kartki, żeby się nie zgubiły. Siedźcie w ciszy. Niedługo wrócę. Pohałasujmy trochę. Nadążajcie. A, te urwisy nie zauważyły kleju. Co to za hałas? Oj, Elza nie sprawdziła swojego krzesła. A, przykleiłam się. Musimy jej pomóc. To nasza wina. Dzieci pomogły Elzie. Dobrze, że klej jeszcze nie wysechł. Przygotuj papeterię. Co za fajny długopis. Weź wkład. Skróć go. Niebieski będzie lepszy. Dodaj paski. Wytnij z tiulu płatek śniegu. Weź trochę włóczki. Zapleć. Wygląda prawie jak Elza. Nancy jest fanką Krainy Lodu. W końcu jestem w domu. Och, miałam dużo lekcji. Co za ciężki plecak. Kotku, tęskniłeś za mną. Poczekaj, muszę odrobić lekcję. Dziewczyna zaczęła pisać. Ale przeszkadza jej kot. Od razu wskoczył na biurko. O, wiem. Spodoba ci się mój warkocz. Dokończę to później. Pobawmy się, kotku. Nie złapiesz go. Sprytny malec. W koszu na śmieci są części. Odetnij plastikową nakrętkę. Zrób ramę pistoletu na klej. Użyj wkładu. Wypełnij laskę kleju na gorąco. Jest gotowy do pracy. Pugsley i Ronsia spędzili wieczór na eksperymentowaniu. Co za bezużyteczna mikstura. Zero efektu. Może dodać jakiś sekretny składnik? Co? Masz lepszy plan? No to zaczynamy. O nie! Ich mikstura wybuchła i zawaliła część domu. To był zły pomysł. Co wy narobiliście? Rodzice już niedługo wrócą. Naprawcie to! Ale jak, nie potrafię? No nic, pomoże mój pistolet do klejenia na gorąco. To nie takie trudne. Ja zacznę, a wy mi pomożecie.
Wednesday przystąpiła do klejenia wieży. Ronsia też pomógł. Dzieciaki naprawiły wszystko przed przyjściem rodziców. Puk, puk. Zobaczmy, co jest w lodówce. To przezroczysta folia. Odetnij kawałek. Sklej malutką teczkę. Dodaj zatrzask. Udekoruj naklejkami z napisem Kraina Lodu. Wstaw kolorowankę. Teraz kartki nie wypadną. Elza jest chora. Ale i tak musi pracować. Powtórzmy to, czego się nauczyliśmy. Pani Elzo, wygląda pani źle. Otworzyło się okno. O! Może powinnaś wziąć dzień wolny. Tak, pójdę i odpocznę. Super, nie będziemy mieli zajęć. Nigdzie nie idźcie. Teraz będę waszym nauczycielem i zastąpię biedną Elzę. Zacznijmy nowy temat. Może po prostu nie powinniśmy go mieć? O, pomieszałem teczki. Ta ma kolorowanki. No dobra, porysujmy. Zbiorę je. A, mój nos! Udało się. Łapcie za kredki i do dzieła. Chcemy mieć takie lekcje przez cały czas. Oczywiście to nie będzie częste. Przygotujmy materiały. Wytnij drzwi z szarego papieru piankowego. Udekoruj je kamieniami. Krawędzie są pokryte szronem. To dużo śniegu. Zepnij paski. Narysuj płatki śniegu na pokrywce. Plecak Lodowa Jaskinia jest gotowy. Mama niańczy swoją córkę. Słodkich snów, kochanie. Nie chcesz jeszcze spać? Pobawmy się. Jaka jest twoja ulubiona zabawka? Ale nasza mała dziewczynka jest niegrzeczna. Jej starsza siostra wróciła ze szkoły. Tak za tobą tęskniłam. Ten nietypowy plecak spodobał się dziecku. Ktoś tu lubi moją lodową jaskinię. Pobawmy się lalkami. Witamy w twoim nowym domu, Barbaro. Mama jest szczęśliwa. Jej córka miała dużo zabawy i zasnęła. Twój plecak nam pomógł. Nowy element jest już w warsztacie. Uszczelnij tylną ścianę niebieskim papierem piankowym. W rogu są górki śniegu. Zrób tron ze styropianu. Zawiń w błyszczące kostki lodu. Połóż wydrukowane płytki na podłodze. Ale tu jest zimno. I jeszcze większy mróz. Zrób ścieżkę do tronu. To luksusowa sala tronowa w lodzie. Kto tam mieszka? Zadowolony Grinch zasiadł na tronie. Jestem królem Arendelle. Przestań. Podziwiajcie moje komnaty. Czy podoba się wam choinka? Wow, jest super. A tu jest mój tron. Zasługuję, by na nim siedzieć. To niedorzeczne. Wystraszyłeś moich gości. Idź sobie. Nie, nie odejdę. Kochanie, musimy iść. Dzięki, Grinchello. Elza w końcu pokazała dzieciom swój tron. Dzieciaki, chodźcie spełnić życzenia. Co byś chciał? A, rozumiem. Chcę... Dobrze. A ty, Soniku? Biec szybciej niż Lola. Powiedzieli swoje życzenia. Mamy nadzieję, że się spełnią. Przyda się czerwona tkanina. Wytnij elementy. Jesteś tu, Sven? Biedactwo, stracił rogi. Przymocuj je do torby. O, piórnik Sven. Marzyłam o takim. Ania przyszła do szkoły ze Svenem. Stań obok mnie w klasie. Aniu, nie wolno przyprowadzić zwierząt na lekcję. Obserwowała ich babcia Adams. Użyję kilku czarów. Nasz renifer zniknął. Wow, zmienił się w piórnik. Czy tak wolno?
Chodźmy na zajęcia. Rozpoczęła się lekcja. Nauczycielka wyjaśnia zadanie. To moje miejsce. Wow, ale fajny piórnik. Jest nowy. Zapiszmy temat. Jedna z dziewczynek postanowiła przekąsić marchewkę. Nagle piórnik poruszył się i zmienił w renifera. Wow! Sven poczuł zapach marchewki. Oj, to nie było w planach. Ha, częstuj się! Anno, ostrzegałam cię. On tylko chciał marchewki. To słodziak. No dobrze, może zostać na trochę. Lalilu doznało inspiracji. Arcydzieło jest skończone. Przyda się pędzel. Wyczyść rączkę. Usuń końcówkę. Narysuj wkład. Nawiń sprężynę na ołówek. Dodaj kilka okręgów. Nasze pióro 3D jest bezpiecznie zamocowane. Połącz drut. Idź i zacznij tworzyć. Dziś jest gorąco. Piasek pali ci stopy. To słońce jest nie do zniesienia. Nie czuję się dobrze. Hej, obudź się. Wszystko gra? Tak, ale piasek jest taki gorący. Wymyślmy coś. Mam długopis 3D. Bałwan wziął się do pracy. Voila! To stylowe klapki na platformie. Przymierz je. Założyła buty. I piasek już jej nie przeszkadzał. Przyjaciele urządzili sobie piknik na plaży. Użyj plastikowej części. Wyczaruj kran. Udekoruj płatkami śniegu. Wypróbujmy go. Gotowe. Są doskonale zatemperowane. Dziewczynka mocno się nudzi. Bawiła się na hulajnodze i zadzwoniła do swojej przyjaciółki. Hej, czy wierzysz, że Nancy podkochuje się w Sidzie? Kochanie, czas odrobić lekcję. Daj mi telefon. Zajrzę do ciebie za godzinę. Nic mi się nie chce. Oj tak, nudzi się. Ale ślimak podsunął jej pomysł. Oczywiście, mogę połamać wszystkie kredki. Nie mam czym pisać. Dziś nie ma lekcji. Jak ci idzie? Nie mogę nic zrobić. Moje kredki są połamane. Ha! Masz szczęście! Właśnie kupiłam automatyczną temperówkę. Spójrz, znowu są ostre. Chyba jednak będę musiała się uczyć. Rodzina Adamsów zawsze wybiera się na przygody. Przyszłam uczcić pamięć o moim odległym przodku. Goody, spoczywaj w pokoju. O, czy widziałaś ten cień? O, to potwór. Nie jesteśmy tu mile widziani. Ratunku! Wednesday poślizgnęła się i wpadła do jeziora. Co? Dziwne, chcieliśmy tylko się pobawić. Wednesday znalazła się na dnie morza i poznała przyjaciółkę. Ten żółw przywiózł dziewczynę bezpośrednio do Lalilu. Weź popsute ciało, zrób ogon z piankoliny. Czarny brokat błyszczy. Przymierz górę z kołnierzem. Co za ładna twarz. Raz na dnie morza i Wednesday zmieniła się w syrenkę. Została przewieziona do podwodnej Nevermore Academy. Znowu mam się uczyć. O nie, chciałam odpocząć od tego wszystkiego. Dzieci, poznajcie nowego ucznia, Wednesday Adams. Mam dla ciebie miejsce. Nie chciałam. Lekcja się rozpoczęła. Dlaczego masz parasol? Czy zaczęło padać? Jest magiczny. Zawsze go noszę. Ha, dziwak. Zajęcia rozpoczynają się od tańca w podwodnej szkole Nevermore. Załóżcie strój. Wejdźmy w dobry nastrój na cały dzień. Odetnij złamane ramię. Zrób ogon z płetwą. Dodaj teksturę. Wymieszaj pasujący odcień. Podkreśl szwy.
Ronsia opanował także podwodny świat. No to kontynuujmy lekcję. Chodźmy do naszych ławek. Dzisiaj mamy trudny temat. Wyczarujmy coś. To ciekawe. Przed wami jest ręka. Nie może istnieć pod wodą. Ale zaraz to naprawimy. Widziałam ją gdzieś. Włóżmy rekina do balonu z tlenem. Powiedz zaklęcie. I voila! Ronsia ma teraz ogon. Wow, fajnie! Płyń! O, wybrałeś mnie! Będziemy przyjaciółmi. Weź kawałek sztucznej skóry. Zrób ramę plecaka. Wykonaj zatrzaski ze szpilek. Ten stylowy dodatek zawsze jest z Wednesday. Mój mały kruku, czas przygotować się do szkoły. Nie chcę, tam jest zbyt zabawnie. Spójrz na ten plecak. Plecak jest fajny, ale nauka jest obrzydliwa. Jesteś ze mną, Ronsiu? On zręcznie wsunął się do plecaka. Zobaczę, co strasznego mają w tej szkole. Powodzenia! Goodbye. Wszyscy uczniowie byli na korytarzu. Hej, jesteście gotowi na kolejne tortury? O czym rozmawiacie? Plecak się rusza. Co ty tam masz? Przywitajcie się z moim małym przyjacielem. Wednesday dorosła. Pozbądź się starego makijażu. Narysuj ponure siniaki i cienie. Tak lepiej. Wytnij wzory. Zabraliśmy połówki w długą sukienkę. Zszyj rękawy. Mamy podwójną płetwę. Udekoruj nadrukiem w kropki. Dodaj koronkowe mankiety i kołnierzyk. Wednesday na pewno znajdzie coś, czym nas zaskoczy. Hi. Witamy w sklepie muzycznym. Nie podoba mi się to. Bębny? Nie. Gitara brzmi interesująco. Cześć, jak mogę ci pomóc? Szukam wiolonczeli. To ciekawe. Mamy tylko skrzypce, czy to wystarczy? No to może gitara basowa. Jest okej. Co się stało, mój skorpioniku? Nie mają wiolonczeli, ale bas nie jest zły. Świetnie, bierzemy go. Wednesday jest szczęśliwa. Trochę basu wstrząśnie tą nudną szkołą. Co za ciekawe elementy. Wyjmij igłę z pineski. Odmaluj na szaro. Uśmiech. Przytrzymaj wkrętarkę. Nasza muszla została pomalowana. Przymocuj rączkę. Wszystkie niezbędne narzędzia są w środku. Nigdy nie wiadomo, kiedy będą przydatne. No dobrze, muszę iść. Przenieśmy się do przytulnej kawiarni. Częstuj się. Ten pyszny napój pomoże ci się rozweselić. Widać tu wielu odwiedzających. Co polecasz? Mamy duże menu. Co powiecie na espresso? To klasyk. Dzięki, tego potrzebowałyśmy. Macie najlepszą kawę. Wednesday przyszła odwiedzić Xaviera. Cześć, Xavier. To samo dla mnie, proszę. Ekspres do kawy zaczął dymić. Przepraszam, nie będzie kawy. Mogę to naprawić. Nie bez powodu w mojej torbie jest śrubokręt. Przesuń się, Xavierze. I wszystko działa. Poproszę o podwójne espresso. Wednesday zawsze dostaje to, czego chce. Wednesday dorosła jeszcze bardziej. Nałóż nowy makijaż. Gdzie są moje warkocze? Prosta fryzurka. Stwórz strój. Zrób płetwę. Talię podkreśla pasek z uprzężą. Kocie uszka. Wednesday jest po prostu niesamowita. Czas na czytanie. Pomóż mi, nie mamy wystarczającej liczby członków na konkurs.
O nie, nie założę tego. Bądź numerem 13. Dobra. Wednesday jest przebrana za kota. Konkurs zaraz się rozpocznie. Powodzenia, wierzę w ciebie. Dobrze, cała naprzód. Publiczność jest zachwycona. Wednesday pokonuje Biankę. Trofeum trafia do drużyny kotów. Hurra! Szczęśliwe dziewczyny wracają na szczyt. Weź czarny plastik, odetnij zagięcie. Zrób czarną skrzynkę. Dodaj ogniwko. Przykryj pokrywkę błyszczącym lakierem do paznokci. To magiczne kule. Atrybut każdej prawdziwej wiedźmy. Tym możemy łatwo zastąpić telefon. Wednesday odpoczywa w swoim pokoju. Tęsknię za swoją córką. Użyjmy mojej magicznej kuli. Co? Jestem zajęta. Dobra, porozmawiam z matką. Jestem zmęczona tym całym kontrolowaniem. Potrzebuję prywatności. Pora na nowy wygląd. Weź miarę. A także czarną tkaninę. Co się stanie? To elegancki strój. Rąsia przyniósł kosz na śmieci. Fajny dodatek. O, potwór atakuje. Wow, Tiul zebrał się w bujne falbany. Zmienimy kolory. Czasami warto zaryzykować. Ale nie dzisiaj. Szatynka jest lepsza. Zbliża się szkolny bal. Co za ponura i piękna sukienka. Chcesz przymierzyć? Tak. Myślę, że pasuje jak ulał. Biorę ją. Dziewczyny są już na podwórku. Ale jej jeszcze nie ma. A oto jest. O, wspaniała stylizacja. Podpalmy ten nudny parkiet. Jej charakterystyczny taniec zaimponował wszystkim. Gdzie ty się tego nauczyłaś? Nadal mam wiele tajemnic. Minęły lata. Wednesday stała się starszą panią. Umyjmy jej włosy. Dodajmy trochę siwizny. Nałóż cienie i zmarszczki. Ciemna szminka jak zawsze. Zrób ogon z tkaniny w cekiny. Dodaj akcenty. Zmień kij w blaskę. Klasyczna torebka. Wednesday ma dobry gust. Wednesday i Xavier byli razem przez całe życie. W teatrze był wspaniały występ. Pomóc ci? Dzięki, jesteś prawdziwym dżentelmenem. O, zapomniałam o lasce. W porządku, odłożę ją. Para rozgrzewa się przy kominku. Czas przejrzeć stary album ze zdjęciami. Poznałem cię, gdy byłem młody. Byliśmy tacy nieodpowiedzialni. Ale razem są dużo silniejsi.